Kino zawsze było moim życiem. Po raz pierwszy spotkałem się z dużym ekranem, z tym, co robi swoistą atmosferę w kinie, czyli z widownią, z ekranem. To był rok 58, pamiętam jak dzisiaj, kiedy tata wprowadził mnie pod płaszczem na film pod tytułem Orzeł, ponieważ film był dozwolony od lat 12, ja miałem wtedy 7 lat. To był ten początek. To był taki jakiś zarazek do kina, do tego, co później stało się moją życiową pasją. Szkoła podstawowa, liceum wspólnie z Jackiem Miarką, obecnie chyba ordynatorem jakiegoś szpitala, z Grażyną Stachówną, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Filmoznawstwa. No i ja, który ruszyłem cały ten motor i założyliśmy dyskusyjny klub filmowy. Uwierzcie mi Państwo, na sali nieogrzewanej z jednym piecem, gdzie ekran trzeba było non-stop wjeżdżać, przesuwać krzesła. Robiliśmy to przez kilkanaście lat, ale to było naprawdę fantastyczną historią. To była największa przygoda mojego życia w tamtych latach. Doczekałem również cudownego czasu, kiedy sprowadziliśmy się do nowego obiektu i cały czas sobie myślałem o jednej rzeczy. Czy jeszcze doczekam takiej historii, że to będzie rzeczywiście kino z prawdziwego zdarzenia, takie kino na skalę europejską, a powiem śmiało światową. Doczekałem się. Jesteśmy w nowym, cudownym kinie Domu Kultury tutaj w Olkuszu, kiedy mamy praktycznie wszystkie możliwości do wyświetlania nie tylko komercji, ale ambitnych filmów, czego przykładem jest kino filmowego Kodesera. W tym kinie narodziła się pewna idea. Szanuj widza, bo to widz pracuje na twoje kino, to widz pracuje na całą polską produkcję. I takich ludzi znalazłem w tym kinie. Znalazłem swojego najbliższego przyjaciela, z którym związany jestem od ponad 40 lat. Człowieka, który poświęcił dla jakości projekcji, dla całej tej otoczki, której nie ogląda widz, poświęcił praktycznie całe swoje życie. Kinooperator chyba z jednym z najdłuższych staży w swoim życiu, który pracuje już ponad 50 lat w kinie. Człowiek, który dla mnie się nie starzeje. Człowiek, który ma taką energię, taką siłę, taką witalność, która nawet, jak sobie kiedyś sam powiedziałem, emanuje nieraz z ekranu. To jest postać w tej chwili dla Olkusza, dla tego miasta, legenda. Sprzęt w kinie zmieniał się, przynajmniej za moich 40 lat, bardzo. Ja widziałem różne takie projektorki malutkie, 8 mm, jeszcze Made in USSR. Później u nas w kinie, jeszcze na ulicy Gęsiej, były takie projektory 16 mm. Myśmy to modyfikowali, jakieś przejścia, dwa projektory, żeby to nie było przerwy. Później sprowadziliśmy, Boże, tam nie dało się innego sprzętu sprowadzić, tylko projektory TK-35. To były takie niemieckie projektory z
obiektywami Carl Zeiss Jena, zresztą bardzo dobre, z doskonałym dźwiękiem. Wreszcie pamiętam ten dzień upragniony, kiedy tutaj przyszedłem, to były lata 80., kiedy dostaliśmy projektory AP1. To już były projektory, no, na owe czasy rewelacyjne. Okazało się, że nie takie za bardzo. To były projektory nauk, czyli bardzo szkodliwe zarówno dla kinooperatora, jak i dla tych, którzy przebywali w kabinie. Później zastąpiono łuk tak zwanymi kolbami ksenonowymi. Pamiętam, z kina Orzeł odkupili takie projektory, już przystosowane do tego. I faktycznie zdało to do pewnego momentu swoje zadanie. Ale widz od praktycznie 90 roku wymagał już wysokiej jakości projekcji. Myśmy, cały Dom Kultury, łącznie z panią dyrektorką, ze mną, zainwestowaliśmy aparaturę projekcyjną. Widz musi za te pieniądze, które płaci, odebrać to, co mu się należy. I to było najważniejsze. Zarobiliśmy pieniądze na Ogniem i Mieczem, na panu Tadeuszu. Te pieniądze się nigdy nie zmarnowały. One poszły w cały sprzęt. Zakupiliśmy system Dolby. Drugą sprawą było zakupienie i wymienienie całkowicie ekranu na najlepszy ekran chyba w tej chwili, jakim dysponują na świecie. Później poszliśmy w projektor niemieckiej firmy, talerzowy, gdzie projekcja odbywa się praktycznie z jednego projektora. Wszystko jest klejone, to zresztą jest uwidocznione tutaj na filmie. No i teraz czekamy na jedną rzecz. No, tą rzeczą będzie to, że musimy w 2012 roku przejść na cyfry.